uroczyste pożegnanie wieloletniego kapitana zespołu toruńskiego klubu. 15 lat spędzonych w toruńskim. Brawa nielicznej niestety publiczności, chociaż troszkę osób zebrało się tutaj. 7 Siedgi Kukuszkin, 15 Daniel Mingę, druga formacja 12 Miłosz Lidzkę, 94 Jełchen Żyliński, 29 Jarosław Dołęgę, 57 Jarosławski. No ale takie właśnie proste błędy toruńskiej defensywy zdarzają się temu zespołowi zbyt często. Nie ma powrotu do defensywy, łatwa strata krążka jeszcze w tercji rywala, no i sam na sam pobędzie Rutkowski. Jeszcze raz sytuacja Zagłębia, no 1-0. Druga sytuacja i jest od razu bramka dla zespołu Zagłębia, 8 minuta i 5 sekunda, goście, podobny scenariusz. Trzeba jakoś te dziury w obronie łatać, starać się jak może ten Olek Małoszkiewicz dopasowywać kolejnych obrońców do gry w obronie. A to nie jest takie łatwe, ale jest bramka wyrównująca, powalczył o krążek. Jarosław Dołęga podał do Mariusza Kuchnickiego, no i mamy bramkę w osłabieniu. Tego się chyba na torze niewiele osób spodziewało, że Torunianie podczas gry w osłabieniu zdobędą bramkę. Strzał z dystansu, szansa gospodarzy, jest druga bramka. Uderzenie z dystansu Zacharenko, a dobija Jewgenij Kasztanow, jeżeli dobrze widziałem, numer 8, a więc gospodarze po raz pierwszy w tym meczu na prowadzeniu. 24 minuta i 38 sekunda. Gospodarze cały czas jednak przy krążku. Żyliński nie decyduje się na strzał, bo widział już dwójkę rywali jadących w jego stronę. Teraz Żyliński 3-1. No, wyczekał Jewgenij Żyliński na to uderzenie. No i tak jak podobnie jak 3 dni temu w starciu z Polonią Bytom, trafia do bramki rywala. 34 minuta i 5 sekunda. Jewgenij Żyliński podczas gry w przewadze i gospodarze są już na dwubramkowym prowadzeniu. Takie uderzenie zasłonięty Michał Kieler przez swoich obrońców. Uderza Łukasz Chrzanowski. No i nie wykorzystaj gospodarza. Chwilę może być bramka dla gości. Tak jest, Marcin Jaros. Prostopadłe podanie i bardzo szybko zespół Zagłębia Sosnowiec zmniejsza stratę już tylko do jednego gola. 34 minuta, 39 sekunda, więc obydwie bramki dla gości. No blisko było także bramki numer 3, Łukasz Rutkowski, ten, który z tego ataku jeszcze nie zdobywał bramki, ale gospodarze Kalinowski. Jest 3-2 dla gospodarzy. Michał Kalinowski wykorzystuje tą kontrę. Kapitalnie wjechał do tercji rywala, przełożył krążek na backhandową stronę kija i pokonuje przy prawym słupku Michała Kielera. Gospodarze ponownie jeszcze na jedyny mecz, który trwa oprócz spotkania w Toruniu. 4 pozostałe mecze 20. kolejki polskiej hokej ligi zakończona. Szansa dla zespołu Zagłębia i bramka. Numer 21 wpisać na listę strzelców, a więc Marcin Kozłowski. No a więc podobnie jak w poprzedniej sytuacji, gdy Torunianie prowadzili dwoma bramkami. Teraz także sytuacja się powtarza. 44 minuta i 16 sekunda. Trzymali gospodarze się w tercji rywala. Kukuszkin. Kukuszkin do Żylińskiego. Żyliński. Broni Kielar jeszcze dobitka i co? Nie ma bramki. Jest bramka, tak jest! Najskuteczniejszy, najwięcej przytomności umysłu zachował Siergiej Kukuszkin. Jest 5. bramka dla gospodarzy. 50. Naprawdę Torunianie grają chyba najlepszy mecz, bo prowadzą w tym meczu, ale także prezentują się dosyć solidnie. No jest 6. bramka. No jakże ten krążek wpadł do bramki? No fatalnie Michał Kielar się w tej sytuacji zachował. No i nie wiem, czy to nie jest już decydujący cios dla zawodników Zagłębia Sosnowiec. Za bramki wrzucał chyba Łukasz Chrzanowski. W następnej kolejce dwa tygodnie zmierzy się u siebie z GKS-em Tychy, a więc Tyszanie będą grali z nieco słabszymi rywalami. W międzyczasie 4. bramka. Troszkę już wybiegłem w przyszłość, a zespół Zagłębia jeszcze poprawia wynik. 59 minuta i 7 sekundowe. W tym momencie końcowa syrena. Inesta Mires Toruń po raz pierwszy wygrywa w tym sezonie przed własną publicznością, pokonuje Zagłębie Sosnowiec 6-4. Przypomnijmy szybko, w strzelcu bramek dla gospodarzy trafiali Mariusz Kuchniński, Jewgenij Kasztanow, Jeksiej Żyliński, Michał Kalinowski, Marcin Wiśniewski oraz Siergiej Kukuszkin. Dla gości Tobiasz Bernat, Marcin Jaros, Adrian Kowalówka oraz Marcin Kozłowski. 6-4, tak brzmi końcowy wynik tego spotkania.